Uszkodzenie uszczelnień lub jakichkolwiek komponentów siłownika nie musi oznaczać, że trzeba kupić nowy produkt. Aby dać mu nowe życie, wystarczy odpowiednio przeprowadzona regeneracja. To działanie polega najczęściej na wymianie tłoczyska, uszczelnień, czyszczeniu podzespołów, smarowaniu prowadzeń oraz wymianie profili aluminiowych. W ostateczności, gdy zużycie jest tak duże, że regeneracja jest niemożliwa, pomagamy dobrać nowy produkt. Po otrzymaniu siłownika przeprowadzamy diagnozę, wymiarujemy uszczelnienia, sprawdzamy stan komponentów. Następnie klient otrzymuje wycenę i decyduje, czy mamy przystąpić do działania. Na początku procesu każdy siłownik jest dokładnie czyszczony. Standardowe elementy do wymiany dobieramy bezpośrednio z naszego magazynu. Natomiast elementy do siłowników specjalnych produkujemy na miejscu. Przy każdej regeneracji wymieniamy uszczelnienia, które muszą być dobrane pod względem wymiaru i materiału wykonania. Po zakończeniu regeneracji przeprowadzamy test szczelności zgodnie z ISO 10999. Na każdy siłownik poddany procesowi regeneracji dajemy gwarancję.